Niezwykle się cieszę, że dzisiaj nastąpiło podpisanie umowy o współpracy między Polską Najwyższą Izbą Kontroli a naszym ukraińskim odpowiednikiem, czyli ze strony ukraińskiej umowę podpisał pan przewodniczący Roman Maguta, a nasz ukraiński odpowiednik to Ukraińska Izba Obrachunkowa. W wyniku tego porozumienia polska strona przygotowuje już cały zestaw szkoleń, które będą propozycją dla naszych ukraińskich przyjaciół. W ramach tych szkoleń nie tylko kontrolerzy kontroli państwowej, ale także szerzej urzędnicy administracji ukraińskiej będą mogli precyzyjnie się zapoznać z całością problematyki związanej z finansami publicznymi, z obsługą długu publicznego w sensie jego nadzorowania, z prawidłowością rozliczania wydatkowania funduszy europejskich, także z metodami wykrywania zjawisk korupcji, czyli zabezpieczenia antykorupcyjnego. To wszystko będzie następstwem podpisanej dzisiaj umowy i propozycji do naszych ukraińskich przyjaciół, żeby takie szkolenia odbyć. Підписанням договору співпраці, який тільки що відбулося, ми ще один ще раз підтверджуємо наші тісні взаємостосунки і плідну роботу, яка продовжується вже довгі роки. По підписанням нинішньої умови о співпраці ми підтверджуємо нашу щисту співпрацю і овосну співпрацю, яку континуємо вже кілька добрих лет. Я в першу чергу хотів би подякувати пане Кшиштіна. Я хочу перед усім подякувати пану президентові Ніку, пану панові Квятковському за то тепле прийняття і за то, що дзięki пану президентові могли ми зорганізувати посідання шосте посідання групи завданьової до справ контролю використання фондушу на жеж катастроф і кленск живлових в Варшаві. Наслідків катастроф, їх усунення в чудовому місті Варшаві. My zapoznaliśmy także naszych ukraińskich przyjaciół z wynikami dwóch kontroli, które zakończyliśmy w ostatnich miesiącach w Polsce. To są kontrole dotyczące z jednej strony realizacji inwestycji na terenach zagrożonych powodzią, planowania i realizacji tych inwestycji, a z drugiej strony co się dzieje na terenach, które są objęte zagrożeniem powodzią, czyli jak one są uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego. Chciałbym Państwu przedstawić najważniejszy wniosek, który jest z tych naszych kontroli. Efektywny system, który będzie zapobiegał skutecznie powodziom, to system kompleksowy, obejmujący zbiorniki wodne, poldery i wały. Zajęcie się jednym z tych zagadnień nie rozwiąże ostatecznie całego problemu. Dlatego uważamy, że trzeba po pierwsze jeszcze doprecyzować prawo ze szczególnym uwzględnieniem kwestii możliwości zabudowy na terenach powodziowych. Ostatnia kontrola, którą zakończyliśmy kilka tygodni temu, wskazuje, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują zaledwie 12% terenów zagrożonych powodzią, a nawet jeśli obejmują, to tylko w 1/3 przypadków bardzo precyzyjnie mówią o zakazie budowy na tych terenach. 30% gmin nawet w studiach uwarunkowania i zagospodarowania przestrzennego nie zawarło przepisów zakazujących lub ograniczających lokalizację, czyli budowanie na terenach zagrożonych powodzią. I w większości gmin, podkreślam, w większości gmin gminy nawet nie informują obywateli, którzy na danym terenie chcą się wybudować, że jest to teren zagrożony powodzią. Brak odwagi samorządu terytorialnego w ograniczaniu możliwości zabudowy to jest igranie z bezpieczeństwem obywateli. I w tym miejscu, jeżeli bym miał wyciągnąć najważniejszy wniosek z naszych kontroli, to to jest wniosek i apel do polskich samorządowców. Miejcie odwagę korzystania ze swoich uprawnień polegających na określaniu terenów pod zabudowę lub tych terenów, gdzie tej zabudowy nie może być wcale lub jest ona ograniczona. Miejcie tą odwagę w imię odpowiedzialności za bezpieczeństwo, życie, zdrowie mieszkańców waszych gmin. Основним девізом групи, спеціальної робочої групи, був девіз «Упереджений, значить захищений». Головним хаслом нашої групи, діяння нашої групи було, так, було таке хасло «Попереджене, то значить убезпечене». Бо ми розуміємо, перше, для того, щоб
ефективно працювати в цьому напрямку, необхідно працювати на упередження. Czyli musimy pracować na zapobieganie. Надавати пропозиції урядам. Przedstawiać propozycje dla naszych rządów. Про фінансування. І ми пропонуємо нашим рządom działania w zakresie zapobiegania różnego rodzaju katastrofom, ponieważ między innymi powodziom też, ponieważ przeciwdziałanie i zapobieganie jest tańsze dla budżetu państwa niż później walka z następstwami tych katastrof.